jest mat. Buch Travel. W środę od 18:00. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Kramarczyk. Cześć, dzień dobry. Jachtostopowicz, który na morzu przepłynął aż 20 tysięcy mil morskich. Marku, powiedz, jak to wszystko się zaczęło? O. Kiedy postanowiłeś zacząć podróże w takiej ilości i do tak egzotycznych miejsc? Czyli te takie już najdłuższe i te, w których dotarłem najdalej, no to zaczęły się po ukończeniu studiów. Kiedy sobie wymyśliłem, że zanim się zacznie ten taki kierat i praca codzienna od 9 do 5, czy tam od 8 do 4, w zależności gdzie jesteśmy, to chciałem przeżyć przygodę życia i planowałem to od roku właściwie, cały ostatni rok studiów i w pewnym momencie zobaczyłem przypadkiem na YouTubie film, który opowiadał o jachtostopie i jak dowiedziałem się, że coś takiego jest, to postanowiłem spróbować. Nie miałeś żadnych oporów, żeby od tak nagle rzucić wszystko i wyruszyć w tak wielką podróż? Nie, właśnie jakoś tak dosyć łatwo to przyszło, bo odkryłem, że przez 5 lat studiowałem coś, czego do końca nie chcę robić, tak z pasji, może jedynie finansowo i faktycznie wykorzystałem ten ostatni moment, kiedy nie masz zobowiązań i możesz wyruszyć bez właściwie wielkich strat w taką podróż. Czy od zawsze wiedziałeś, że podróże będą taką ważną częścią twojego życia? O nie, nie. Tak w zasadzie to nigdy bym nie przypuszczał, że właściwie 3,5 roku w ciągu ostatnich 4 lat spędzę w podróży, ale życie postanowiło inaczej. Pamiętasz swoją pierwszą podróż? Dokąd ona była? Jakie emocje są z nią związane? Taka samodzielna to już na studiach, bo właściwie na czwartym roku to był wyjazd autostopem z Krakowa do Turcji i tam jeździliśmy przez 3 tygodnie, po czym wróciliśmy. Całość zajęła miesiąc, więc to była taka pierwsza styczność z autostopem i pierwsza samodzielna podróż. A dlaczego właśnie zdecydowałeś się na autostop? No, to proste. Przeważnie wszyscy podają 2 powody i ja mogę przytoczyć te same. Pierwszy to jest chęć przeżycia przygody, a drugi brak pieniędzy, a autostop pozwala na jedno i drugie. A jaka była taka twoja najdalsza podróż autostopem? Tak za jednym razem. W sensie na jednego stopa? Na jednego stopa. Chyba 900 km i to właśnie podczas tej pierwszej podróży. O ile pamiętam, to złapaliśmy samochód przed Belgradem, a właściwie kierowca dowiózł nas pod samą granicę turecką. Ludzie nie mają oporów, żeby zabierać ludzi tak z ulicy? Ja nigdy się nie spotkałem z jakimkolwiek problemem. Jak jeżdżę sam, to w ogóle, mimo że jak mam dłuższą brodę i jestem opalony, to wyglądam trochę jak uchodźca i miałem kilka sytuacji, że ktoś się mnie pytał o paszport, żeby udowodnić, że jestem z Polski. Natomiast mój taki standardowy czas czekania to 15 minut, pół godziny może, gdy jestem sam. Raz zdarzyło mi się 22 godziny, ale to tylko temu, że stałem po prostu w złym miejscu. No tak, 15-20 minut to naprawdę dobry wynik, patrząc na to, że tak jak sam mówisz, że czasem mogą to być aż 22. Tak, tak. Jakie masz najciekawsze historie związane właśnie ze stopem? Z autostopem, taka chyba najśmieszniejsza. To wydarzyła się na Bałkanach. Tak jak już wspominałem, jak jestem opalony i mam dłuższą brodę, to wyglądam trochę jak uchodźca i to był ten moment, kiedy ten kryzys się właściwie zaczął. Kryzys, nie wiem, czy mogę używać słowa kryzys, natomiast wszędzie było o tym w mediach. I na granicy macedońsko-serbskiej, ja jechałem z Serbii do Macedonii, i kierowca wysadził mnie 5 km przed granicą, no i to było po północy trochę, no i tak w zupełnych ciemnościach sobie z tym plecakiem i latarką szedłem na granicę i w pewnym momencie podjechały takie 2 stare BMW i... A nie czarne chyba, nie były czarne, natomiast w środku byli cyganie, tam każdy złote łańcuchy, no i zatrzymali się i pytają się, czy jestem z Syrii. No ja mówię, że nie, że z Polski.
Oni, czy na pewno, bo mogą mi pomóc w przekroczeniu granicy, tutaj dla nich to jest norma, więc żebym się nie krępował, tylko powiedział, więc mnie przetransportują. No ja podziękowałem, mówię, że nie dziękuję, no bałem się wtedy strasznie, no bo to była chyba trzecia moja podróż, jesteś, no pierwszy, za pół godziny będzie pierwsza w nocy, jesteś zupełnie sam przy granicy, w szczerym polu, no i ktoś chce cię przemycić. Natomiast no, podziękowałem i chwilę później oni odjechali i chwilę później podjechało kolejne BMW i tu już też był cygan i ogólnie pyta się mnie, czy jestem Marek z Polski, no bo już tam nie pytali się o imię, to powiedziałem, no bo dlaczego kłamać w tym momencie? No i mnie podrzucił na granicę. Ale no nie powiem, że nie bałem się wtedy, bo bałem się bardzo. Natomiast skończyło się bardzo dobrze, no i później na granicy też widziałem kilkanaście osób, które podjeżdżały do różnych przechodniów tam na skuterach i pytali się, czy nie pomóc im w przemieszczeniu się przez granicę. Znaczy nic strasznego, ale nie wiadomo, czy nie skręciłby na przykład w pewnym momencie na przykład w las. No, nie wiadomo. Znaczy wsiadłem tylko dlatego, że no jakby mi chciał coś zrobić, to i tak by mi zrobił, bo ja byłem tam sam. Jak zaczęła się twoja podróż jachtostopem? O, no to najpierw musiałem się udać na Gibraltar i tam dojechałem takim normalnym autostopem z Polski. I w zasadzie przy pierwszym jachtostopie miałem bardzo dużo szczęścia, bo ja nigdy wcześniej nie byłem na żadnym jachcie i nie miałem żadnego doświadczenia. I myślałem, że poszukiwania zajmą tydzień, dwa, trzy tygodnie, że będę musiał najpierw popracować, pokazać, że przynajmniej chcę się uczyć i że pomagam. Natomiast mój pierwszy jachtostop znalazłem po 5 minutach, bo po prostu jeden z kapitanów zobaczył, że mam plecak, a potrzebował załogi i sam zagadał, zapytał się mnie, czy nie chciałbym z nim popłynąć na Wyspy Kanaryjskie. No i oczywiście się zgodziłem. Czy na tym jachcie miałeś jakieś przydzielone funkcje, czy byłeś jako, można powiedzieć, gość, turysta? O nie, nie. W przypadku jachtostopu to absolutnie nie wygląda tak, że jest się gościem albo turystą. Jest się normalnym członkiem załogi i normalnie pracujemy, po prostu odpracowujemy swój pobyt na jachcie, możliwość żeglugi. Więc przeważnie zaczyna się od wszelkiego rodzaju sprzątania, polerowania stali nierdzewnej. To była moja pierwsza robota. W zasadzie chyba dobrze mi poszło, bo jak kapitan zobaczył efekt końcowy, to z uśmiechem zabrał mnie w dalszą podróż, bo to też nie było tak, że od razu wypłynęliśmy, tylko od razu po 5 minutach dostałem zaproszenie na łódkę, ale jeszcze przez 4 dni razem mieszkaliśmy i przygotowywaliśmy ją do wypłynięcia, zanim się zaczął ten właściwy rejs. A jak właśnie wygląda przygotowanie takiej łódki do rejsu, który czasem potrafi trwać nawet no, parę dziesiąt dni? A tak, to zależy jak długo płyniemy. Mi się aż tak długie nie zdarzyły, bo najwięcej czasu na morzu spędziłem bez postoju 19 dni. Natomiast to już zależy, w jakim stanie jest łódka w tym momencie i właśnie na jak długo płyniemy, bo to jest przede wszystkim zrobienie zapasów, przede wszystkim naprawienie wszystkich usterek, bo te się pojawiają na każdym jachcie. Więcej lub mniej, zależy jak jest zadbany, ale zawsze coś wyskoczy. No i generalnie konserwacja, żeby nie było tej roboty za dużo po rejsie. A czy w twojej dalszej podróży nie miałeś problemu z tym, żeby złapać się na taki jacht? Właśnie kapitanowie z chęcią, z ochotą przyjmują jachtostopowiczów. Nie wiem, czy takie słowo istnieje tak, w ogóle. Tak, tak to się przyjęło. Znaczy nie wiem, czy jest poprawne, ale chyba jachtostopowicze sami wymyślili je. W każdym razie teraz dosyć powszechnie już funkcjonuje. I nie było łatwo, bo ja miałem naprawdę dużo szczęścia za pierwszym razem, a później na Wyspach Kanaryjskich, na Lanzarote szukałem drugiego jachtu w 6 dni i później dopłynąłem do Las Palmas, które jest taką wylotówką na Karaiby, bo tam przypływają wszyscy żeglarze, żeby zrobić serwisy i zaopatrzenie. No i też przyjeżdżają tam wszyscy jachtostopowicze, bo to jest najlepsze miejsce, żeby znaleźć łódkę na drugą stronę oceanu, na Karaiby. No i tam spędziłem chyba 2 tygodnie szukając łódki i później jeszcze ponad tydzień przygotowując ją do rejsu, zanim wypłynąłem, więc prawie miesiąc tam byłem. A nie było łatwo, bo spotkałem też 70 innych osób, poznałem, a było pewnie więcej, które też szukały łódki na stopa, więc jest dosyć spora konkurencja. I na początku, jak nie masz doświadczenia, no to jest dosyć ciężko, bo jak generalnie kapitanowie szukają załogi. Załogi jest mniej niż potrzeba w świecie, bo nie wszyscy mają, nie wiem, 3 miesiące czasu, żeby sobie popłynąć w długi rejs. I wśród znajomych ciężko im znaleźć. Natomiast oni raczej szukają kogoś z doświadczeniem, więc jak nie masz doświadczenia, to musisz w inny sposób przekonać kapitana o swojej wartości.
W jaki inny sposób? A, dużo rzeczy jest na jachcie do zrobienia, które nie wymagają żadnej wiedzy żeglarskiej. Właśnie takie proste prace właśnie jak mycie łódki, jak polerowanie stali nadzemnej, jak generalnie sprzątanie na jachcie, przez to, że na morzu jest ogólnie środowisko dosyć agresywne. Sól, wilgoć, trzeba dosyć często te jachty myć. Tak samo jak ktoś potrafi gotować, to jest bardzo duża zaleta, bo w przypadku długiego rejsu jedzenie stanowi bardzo ważną część żeglarskiego życia. Jeśli jest dobre, to potrafi naprawdę uratować nawet czasem napiętą atmosferę. Tak samo jak ktoś gra na jakimś instrumencie, jeśli ktoś nurkuje, jeśli ktoś potrafi uczyć dzieci, bo czasem płynie się z rodzinami i żeglarze, którzy spędzają na morzu większość roku razem z całą rodziną, z dziećmi, często uczą ich jakby sami, korzystając z programów jakichś indywidualnych nauczania, i często docenią na przykład możliwość, że ktoś mówi w kilku językach i potrafi ich i ich dzieci nauczyć ich, więc takie ogólnie niezwiązane z żeglarstwem rzeczy, które przydają się w takim normalnym życiu, można wykorzystać właśnie do zdobycia przychylności kapitana. Łatwo jest się przełamać, żeby tak na przykład szukać takiej przewózki na jakąś inną wyspę u kapitana? Znaczy na początku jest trochę trudno. Bardzo się cieszę, że miałem ten łatwy start, bo ktoś do mnie zagadał. Natomiast ja już tak naprawdę byłem tak przypadkiem zupełnie, jak jechałem autostopem na Gibraltar, to zatrzymałem się w Walencji. No i tak postanowiłem pójść do mariny, że z myślą o tym, że kogoś zapytam. I chodziłem tam przez 3 godziny i nie odważyłem się zagadać do nikogo. Więc na początku jest trochę dziwnie, bo nawet nie wiesz, o co ich zapytać i jak przekonać kogoś, żeby cię zabrał, po pierwsze za darmo, bo nie masz pieniędzy, po drugie nic nie umiesz, więc nie będzie z ciebie jakiegoś wielkiego pożytku poza takimi prostymi pracami. A po trzecie, ja chciałem się jeszcze czegoś nauczyć, więc fajnie by było, jakby ktoś znalazł ten czas, żeby mi pokazać węzły, żeby wytłumaczyć, jak coś działa. I to było takie kłopotliwe. Natomiast jak już się zagada raz, drugi, trzeci do obcych osób, to przechodzi. Myślę, że dużo pomaga w tym takie jeżdżenie autostopem po Europie, kiedy się jedzie przez autostrady, to się szuka podwózki na stacjach benzynowych, więc i tak trzeba podchodzić do tych obcych ludzi i prosić, żeby cię zabrali. I to jest taki trening na przetarcie. A czy miałeś w trakcie swoich podróży jakieś problemy, powiedzmy, z językiem? Nie mogłeś się dogadać? Raczej jeśli chodzi o żeglarstwo, to takim oficjalnym jest angielski, więc tutaj nie. W żadnym innym płynnie nie mówię. Trochę po hiszpańsku się dam rady dogadać teraz, bo się powiedzmy po drodze troszkę nauczyłem. Natomiast wiadomo, że z miejscowymi nie przeprowadzisz jakiejś głębszej rozmowy, kiedy nie mówicie w żadnym wspólnym języku. Natomiast do takiego podróżowania i odkrywania, nie wiem, przyrodniczych i takich właśnie odległych miejsc, to wystarczył mi angielski przez żeglarstwo, a z miejscowymi, jak nie mówili po angielsku ani po polsku, to dogadywałem się przeważnie na migi. Kiedyś na Markizach mieszkałem z rodziną miejscową 4 dni i oni mówili po francusku i markizyjsku, a ja po angielsku i polsku, i dało się jakoś porozumieć. Wystarczy tylko chcieć. Tak, dokładnie. Pływając tak wiele po bezkresnych wodach Pacyfiku, musiałeś natknąć się na sztorm. Jakie to jest przeżycie? Na sztorm natknąłem się akurat na wodach Atlantyku, ale zdarzyło mi się to raz. Wtedy zawsze chciałem, byłem w takim momencie, że zawsze chciałem zobaczyć sztorm, bo jak wróciłem z tej pierwszej podróży, to nikt się mnie nie pytał o te piękne wyspy, tylko wszyscy pytali się, czy widziałem sztorm. A ja musiałem odpowiadać, że wiecie, teraz są takie dobre prognozy pogody i pływa się w takich okresach czasu i w takich rejonach, żeby tych sztormów uniknąć. Nic się nie dzieje. Tak, ale w końcu trafiłem ten sztorm i już więcej nie chcę zobaczyć sztormu. Ten jeden raz mi wystarczy, bo trwał 4 dni i przez te 4 dni wiało 10 do 11 w skali Beauforta, czyli gdzie 12 to jest koniec tej skali, która oznacza siłę wiatru, i 12 oznacza huragan. Więc to już było tak już na granicy.
Fale miały 8 metrów, no i jednej nocy kapitan powiedział, że dzisiaj nie pełnimy wacht przy sterze, bo u nas był taki górny pokład, gdzie był ster, tylko siedzimy w środku, w salonie i dajemy się bujać. Tak, bo raz, że nie, i tak nic nie mamy, nie mamy szans nic zrobić, musimy przeczekać po prostu. No i tak czekaliśmy 4 dni, aż w końcu przeszło, więc no, człowiek bardzo szybko nabiera szacunku i respektu do tego żeglarstwa, bo jak się ogląda ten szalejący żywioł i jest szare niebo, później taka warstwa, nie ma horyzontu, tylko jest taka warstwa wymieszanej wody i powietrza i deszcz pada poziomo w twarz, no i później to wzburzone czarne morze, więc człowiek, no tak jak mówiłem, nabiera szacunku do sił natury, no i dosyć dużo bardziej podchodzi się do tego żeglarstwa z pokorą, więc że człowiek nie jest taki pewny siebie, tylko wie, że tu jednak rządzi natura. Czy zmęczyły cię 3 lata morskich przygód? Tak, trochę tak. Jak to jest bardzo piękne życie, ale też wyczerpujące, bo no, nie ma internetu, nie ma znajomych, przeważnie się jest na morzu. Później już pracy zawodowej to w ogóle tego czasu wolnego jest bardzo mało, więc jak jest się na lądzie, to przeważnie też albo właśnie jacyś goście przyjeżdżają na czarter, albo i tak się pracuje. Jest trochę tych wolnych dni, kiedy faktycznie możemy pozwiedzać i te miejsca, które odwiedzamy, naprawdę są ciekawe i czasem ciężko dotrzeć do nich w inny sposób. Natomiast ja po 3 latach już byłem tak zmęczony, że zrezygnowałem z pracy, potrzebowałem przerwy, więc wróciłem do Polski. No i spędziłem 9 miesięcy, ale morze znowu mnie wezwało i od czerwca do listopada z powrotem byłem na Pacyfiku. A takiemu wezwaniu nie można odmówić? Nie, nie da się. Czego nauczyły cię te wszystkie podróże, które odbyłeś? O, przede wszystkim pokory i chyba wytrwałości w dążeniu do celu, bo nawet takiego, który się wydaje odległy i jest po drugiej stronie oceanu, ale tak naprawdę kiedy już wyjdziemy i zrobimy ten pierwszy krok, który jest najtrudniejszy z całej podróży, to potem już jakoś idzie i trzeba mierzyć wysoko, bo marzenia się spełniają. I na koniec, jakie są twoje plany na przyszłe podróże? Bo strzelam, że takie masz. No tak, takie będą. Jeszcze nie mam żadnych konkretnych. Bardzo mi się podoba fotografia przyrody, zwłaszcza po ostatnim rejsie przez Pacyfik, kiedy takim głównym celem była fotografia wielorybów z bliska, co się udało zrobić. Na pewno to będą podróże już takie bardziej tematyczne, może jakiś projekt do realizacji. Wątpię, że pojadę jeszcze w taką przygodę bez planu i o której nie będę wiedział, kiedy się skończy, czy się skończy. Teraz to wszystko idzie w stronę trochę zawodową, bo też właśnie prowadzę prezentacje z tych podróży, trochę piszę. Ostatnio, jeśli chodzi o jakieś konkretne miejsce, to mnie przez tą fotografię przyrody ciągnie północ, gdzie mnie jeszcze nie było. Więc rozważam północ Kanady albo Svalbard, może Kamczatkę i postaram się znaleźć niedźwiedzie. Więc taki mam pomysł, ale jeszcze nic konkretnego nie wymyśliłem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Marek Kramarczyk. Dziękuję za zaproszenie.